Brakuje krwi, alarmują punkty krwiodawstwa w całej Polsce. Nie inaczej jest w sanockim oddziale, gdzie przez ostatnie dwa miesiące liczba dawców spadła o blisko 30%. Choć w piątkowe przedpołudnie, kiedy pojawiliśmy się z kamerą w sanockim punkcie krwiodawstwa, ludzi sporo, to zazwyczaj w wakacje dawców brakuje. Są urlopy, dawcy nasi stali, którzy oddają systematycznie krew, wyjeżdżają na urlopy, szkoły mają wakacje, więc w związku z tym tych dawców jest mniej i dlatego wszystkich chętnych namawiamy, ażeby właśnie w tym okresie oddawali, a zapotrzebowań na krew w tym czasie jest więcej, bo jest więcej wypadków. Wiadomo, że ani szpitale, ani chorzy nie mają urlopu, więc tej zapotrzebowań jest więcej na krew. Artur Gładysz jest chirurgiem, pracuje w sanockim szpitalu. Sam też jest dawcą od 8 lat. Wie, jak bezcennym darem jest krew, której nie da się wyprodukować. Dlatego tak ważni są dawcy. To dzięki nim lekarze mogą ratować życie. Bardzo wiele osób tej krwi potrzebuje, a nie ma innego źródła krwi dla potrzebujących niż krew, którą ktoś honorowo oddał. Potrzebne są dla ofiar wypadków, potrzebne są dla pacjentów, którzy są operowani, no i oczywiście potrzebne jest również dla osób przewlekle chorych. Możemy komuś ratować życie, możemy komuś pomóc, no i najlepsze jest to, że po prostu tych ludzi nie znamy, a pomagają po prostu tak charytatywnie. Warto, bo to każdemu różnie bywa i lada chwila mogę wyjść stąd i ja, bo mogę potrzebować. Uważam, że to szlachetny cel jest i polecałbym każdemu. Dawcą krwi może być każda zdrowa, dorosła osoba. Wystarczy mieć ukończone 18 lat. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. To bezpieczna ilość, która nie powoduje uszczerbku na zdrowiu u dawcy. Zabieg trwa kilka minut, jest bezbolesny i całkowicie bezpieczny. Oddawanie krwi jest stuprocentowo bezpieczne. Wiele się zmieniło w tej dziedzinie. W tej chwili jest bardzo ściśle monitorowany cały proces oddawania krwi i nie ma możliwości zakażenia się czymkolwiek, ponieważ sprzęt jest jednorazowy, a również nie ma możliwości, żeby coś złego się stało dawcy. Dzielenie się krwią jest honorowe, co oznacza, że nie dostaje się za to pieniędzy. W Sanoku krew można oddać na ulicy Konarskiego 24. Przy oddaniu należy mieć ze sobą dowód osobisty.